witam serdecznie, nazywam się Krzysztof Jastrzewski, jestem mieszkańcem Skawiny i prawnukiem Henryka Różyckiego. I dziś znajdujemy się w kampanii Skarżydowskiej na promocji książki Henryka pod tytułem Mincarz Płatowy. Wspaniała rzecz jest właśnie ta współpraca ze Skawiną, bo Skawina i Kraków tak w sumie po raz pierwszy w takim układzie tworzyliśmy coś, tu w tym przypadku to wydawnictwo. Efekt sami Państwo ocenią, myślę, że jest to ciekawa rzecz. Henryk Jakub Różycki to postać niezwykła. Był stolarzem z wykształcenia, kolejarzem z wyboru, a duchem literatem. Literatem, który pozostawił nam potomnym wiele utworów, większość w postaci rękopisów. Za życia wydał książkowo tylko jedną powieść. Była to Umarła babka w Skawinie z roku 1911. Natomiast na przełomie 1929 i 1930 roku ukazała się na łamach roli ilustrowanego tygodnika dla rolników w odcinkach powieść Smok. Dopiero po II wojnie światowej, a właściwie po 1989 roku twórczość Henryka Różyckiego zaczęła być przypominana. Umarła babka w Skawinie ukazała się jako książka. Zaczęły się też pojawiać na łamach Informatora Towarzystwa Przyjaciół Skawiny artykuły poświęcone temu literatowi. Natomiast od 2014 roku twórczość Różyckiego jest systematycznie wydawana dzięki pomocy Towarzystwa Przyjaciół Skawiny dotychczas, a obecnie dzięki Stowarzyszeniu Niezależni Kalwaria. I ta książka, Mincarz Włodkowej, jest pierwszą ukończoną powieścią, która została wydana na podstawie rękopisów. Wcześniej, w 2014 roku, ukazał się rok 1863 w Skawinie, utwór niedokończony, utwór, który w 1932 roku Henryk Różycki zawiesił, zarzucił, oraz Baster, który ukazał się drukiem w 2015 roku, a który pochodzi z 1909 i także jest utworem niedokończonym. Mincarz jest powieścią pełną. Możemy przeczytać w niej losy Grzegorza Mincarza, jego wiernego towarzysza Mateusza oraz właśnie słynnej Katarzyny Skrzyńskiej, opowiedziane przez Henryka Różyckiego od początku do końca. Wiemy zatem, jak zakończą się te dzieje.